Grać na gitarze zacząłem w wieku 7 lat bodajże, jakoś tak. Było tak, że pewnego dnia po szkole wróciłem do domu, zobaczyłem, że mam w domu gitarę elektryczną. Była w produkcji radzieckiej, wziąłem tą gitarę i zacząłem się ją najpierw bawić. Rodzice kupili mi gitarę dlatego, że już jako małe dziecko, jak miałem tam lat, nie wiem, może 3 i 5, to zawsze się bawiłem z siostrą i udawaliśmy przed ostatnim, że grałem w zespole na paletkach i tak wyglądała nasza dziecięca zabawa. Mieliśmy kasetę Roxette, z tego co pamiętam, i te wszystkie hity z lat 90. sobie graliśmy na paletkach. Taki następny etap to któreś tam moją rodzinę, też jeszcze byłem bardzo mały, babcia kupiła mi piecyk do gitary, wzmacniacz, także już miałem wszystko, byłem kompletnym gitarzystą i mogłem koncertować, bo miałem piecyk i gitarę. Zacząłem sobie na tym grać, a następnie rodzice kupili mi gitarę akustyczną. No i wtedy już umiałem zagrać sporo na tej gitarze, bo miałem wcześniej elektryczną, później akustyczną i miałem nauczyciela na gitarze, którego uczyłem się przez 3 lata. Między innymi czytania nut, takich różnych utworów z muzyki klasycznej i z muzyki polskiej, różnorakiej. Mój pierwszy zespół nazywał się Blood Flower. Było to na początku trio, grałem z moimi najlepszymi kumplami. No, składu trzyosobowy bas, grałem na gitarze oczywiście i był perkusista. Granie było bardzo fajne, ponieważ pierwsza rzecz to nikt za dobrze nie umiał grać na początku, ale od razu chcieliśmy grać swoje kawałki, nie graliśmy żadnych coverów. Później kolejnym zespołem, to jak miałem chyba, nie wiem, z 15 lat, może 16, to były Schody. I tutaj już się rozkręciliśmy mocno, zagraliśmy na większości festiwalów w Polsce, tych takich małych i dużych. Bardzo fajna przygoda i miło to wspominam. Kilkuletnią działalność formacji Schody wyznaczają dwa wydarzenia. Pierwsze łączy się z debiutanckim albumem nagranym w Michałowskim Domu Kultury. Kaseta Matka została zgubiona już następnego dnia podczas festiwalu Basowiszcza. Jak to w kraju nad Wisłą bywa, utracona niebieska kaseta rozeszła się w bardzo wielu kopiach. Niestety żadna nie jest w posiadaniu zespołu. Drugie wydarzenie to przygotowania do nagrania studyjnej płyty. Pewny jest tytuł The Best Of. Pochodzące z Michałowa koło Białegostoku Schody widzą się obok takich gwiazd jak Tilaw, Kazik czy Edyta Bartosiewicz. Nie zobaczycie ich ani w Idolu, ani w You Can Dance, ani w Nowej Generacji, ani w Kawie czy Herbacie. Ewentualnie w Familiadzie, ale tylko dlatego, że jest ich 5. Schody. Po drodze był jeszcze też zespół Krak. Tutaj graliśmy tam chyba w 2003 roku. To dlatego pamiętam to tak dobrze, no bo to były moje pierwsze Basowiszcze, jakie zagrałem. Też fajna kapela hard rockowa. Tam wzorowaliśmy się na Guns N' Roses, więc chcieliśmy grać rock and rollowo, a później to poszło w Iron Maiden i w taki heavy metal. Kolejną taką rzeczą, którą robiłem przez wiele lat, to był zespół Acoustic Rock. Zaczęliśmy w 2006 roku robić, no i z różnym skutkiem robiliśmy się jednej płyty, która w tym roku z Bożą pomocą została ukończona. Najważniejszą umiejętnością mojej pracy to jest chyba gra na gitarze. Ponieważ to uczę grać na gitarze dzieci, młodzież, nawet osoby starsze też sporadycznie przychodzą, czasami sobie troszeczkę gramy. No i takim moim największym sukcesem pedagogicznym była Akademia Gitary Hard Rock. No, naprawdę bardzo fajny projekt, 20 gitarzystów w porywach. Grając muzykę klasyczną, którą bardzo lubię w aranżacjach metalowych, submetalowych, no i też klasyka gatunku rockem metalu w naszych własnych aranżacjach, na tyle, na ile technika nam pozwala, to aranżowane.
bardziej robią w innych miejscach. Tylko tutaj akurat w Domu Kultury Wyrodku zajmuję się inną muzyką. Nie gramy metalu, tylko Gypsy Jazz, który jest drugą taką moją miłością. Też jest bardzo fajny. Tylko to już inna para kawałasza. Pamiętam swój pierwszy koncert z zespołem Glassflower z tego względu, że perkusista miał złamaną rękę, lewą rękę. Był leworęczny i grał tą ręką na hi-hecie, więc na tym talerzu z tej strony tutaj z lewej i musiał bardzo dużo machać, bo no wiadomo. Ale był to nasz pierwszy koncert, on złamał tą rękę tam parę dni wcześniej i strasznie chciał grać. Po prostu no, mówiliśmy, dobra, to nie zagramy, trudno, ale tak się napalił, że po prostu powiedział, że nawet z gipsem zagrał. No i faktycznie zagrał, ale z tego sekundia zabrała go karetka, bo spłukał mu rękę, musieli zdejmować gips i nie wiem, coś co z tą kością robić, łama się na nowo czy coś, no ale sztuka wymaga poświęceń. No i dużym takim przeżyciem to na pewno był festiwal dla rodziny. Sam fakt, że to jest tak, taki historyczny festiwal, który kształtował już tam polską muzykę. Jednym z ważniejszych koncertów dla mnie na pewno były Basowiszcza i to te pierwsze, na które grałem w 2003 roku z zespołem Krak. To miało miejsce. Koncert był dlatego ważny, bo jest to po prostu największa impreza, jaką tutaj mamy w okolicach. I od dziecka śledziłem tytuły punkowców, rockowców jadących na stopa do Brudka tam o odpowiedniej porze, latem. I to nawet nieraz trzy dni wcześniej już tam zjeżdżali ludzie i zawsze chciałem tam zagrać. I to było jakoś tak nasiąkłem tym klimatem dużej rockowej sceny. Patrzyłem na to, jak to się wszystko odbywa i marzyłem o tym, że też będę mógł zagrać. I udało się po pewnego razu. Basy są też o tyle ważne, że później nawet moi uczniowie, których uczyłem grać na gitarze, też tam wystąpili w różnych konfiguracjach i też byłem tak zadowolony, że tak jakby śledziłem ich od początku, jak to najpierw jak się uczą grać, a później są na takiej scenie dużej. To jest bardzo fajne doświadczenie, widzieć coś takiego później. Nie jestem w stanie jednoznacznie określić stylistyki, w jakiej się poruszam, bo są bardzo różnej muzyki, dużo i staram się to traktować muzykę całościowo i nie dzielić się jej na gatunki, ale moje takie główne obszary zainteresowań to jest na pewno muzyka heavy metalowa, granie instrumentalne na gitarze elektrycznej, ale też muzyka akustyczna, gypsy jazzowa, muzyka folkowa, muzyka typowo akustyczna. No i oprócz tego z takich nowości ostatnio troszeczkę bawię się muzyką elektroniczną, dubstepową, ale to też traktuję jedynie jako uzupełnienie tego, co robię na co dzień, czyli muzyki metalowej. Nie zamierzam zostać DJ-em, na pewno. Na dzień dzisiejszy gram w zespole Death Assimilation i tam jestem perkusistą, a nie gitarzystą. To jest też dla mnie nowością i na perkusji udzielam się jedynie w tym zespole. Poza tym zespół samegwiazdy.pl, zespół eventowy. Repertuar jest bardzo szeroki, każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tym robię przez cały czas swoje solowe nagrania jako solista. Nagrywam takie filmiki na YouTubie, gdzie pokazuję to, co gram. Gram w projekcie Gypsy Jazzowym, który się nazywa Mustache Duo, czyli wąsaty duet. Gram z kolegą, który jest wąsaty, tak jak ja. I gram do Gypsy Jazz. Też muzyka akustyczna, na razie jest w duecie. Ale mamy też tutaj docelowo skrzypaczkę pana, który będzie grał na banjo, no i szukamy kontrabasisty. To na pewno nie jest moje ostatnie słowo, bo zamierzam jeszcze dalej udzielać się muzycznie i angażować w różne inne projekty, ale będzie o tym słuchać.